Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie na konferencji po meczu trzeciej kolejki Fortuna pierwszej ligi, w którym drużyna GKS Bełchatów pokonuje Radomiaka Radom 3-0. O komentarz do dzisiejszego meczu proszę trenera gości, pana Dariusza Banasika. Witam Państwa. Gratulacje tutaj dla trenera i dla zespołu gospodarzy. Zastanawiam się, co ja mam powiedzieć, co mogę powiedzieć po takim meczu, bo jesteśmy pewnie mocno sfrustrowani, tak? Przegraliśmy zasłużenie, byliśmy zdecydowanie słabsi w meczu. Błędy, po których straciliśmy bramki, wiedzieliśmy, że tak GKS gra. Pokazywaliśmy to, ćwiczyliśmy to. Pierwsza bramka praktycznie po kontrataku ustawiła mecz. Druga bramka po dośrodkowaniu, gdzie też to wszystko było analizowane. No. Niestety, jeżeli będziemy tak na wyjazd zagrali, no to będzie się powtarzała sytuacja jak rok temu, że z tych wyjazdów będziemy no, mało tych punktów przywodzić. Dlatego ja jestem, można powiedzieć, zły też i trochę na zawodników, no bo gdzieś tych wniosków nie wyciągają. I niestety w tygodniu staraliśmy się przestrzegać właśnie, przygotować się jak najlepiej do tego meczu. Wydawało nam się, że jesteśmy dobrze przygotowani, a straciliśmy błędy, no praktycznie, na które uczulaliśmy. Także cóż mogę więcej powiedzieć? Zdecydowanie przegraliśmy ten mecz, 3-0 wynik odzwierciedla to, co się działo na boisku. My, pomimo że mieliśmy posiadania piłki bardzo dużo, to nie stworzyliśmy żadnej groźnej sytuacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Opinie do dzisiejszego meczu proszę trenera brunatnych, pana Artura Derbina. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję trenerowi za gratulacje. Na pewno my jesteśmy w odmiennych nastrojach dla nas dzisiaj. To jest cudowny wieczór. Po pierwsze, wygrywamy naprawdę z dobrym zespołem, zespołem, z którym nie możemy wygrać od lat. Druga sprawa to wygrywamy z taką ilością, zdobywając taką dużą ilość bramek. Kolejny taki argument to dzisiaj bramki strzelają nasi młodzieżowcy i to naprawdę jest wspaniałe uczucie. Natomiast największym dla mnie takim wrażeniem miłym, sympatycznym, cudownym jest to, że wyciągnęliśmy wnioski z ostatniej porażki. Drużyna znakomicie dzisiaj zareagowała na te ostatnie niepowodzenie. Dzisiaj walczyli o każdą piłkę i to się opłaciło. Dzisiaj naprawdę z tego tytułu jesteśmy mega zadowoleni. I z tego miejsca oczywiście gratuluję naszej drużynie tak okazałego zwycięstwa. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Proszę o pytanie do szkoleniowców. Bo to wyszła jak do dnia. Panie trenerze, o której jest sparing? 10:30. A druga? Tak. Dzięki. Szymon Janczyk, jak to za dzień. Panie trenerze, witam Dariusza Banasika. Panie trenerze, dzisiaj dużo stałych fragmentów gry. Chyba wielu piłkarzy próbowało uderzyć, ale wszyscy trafiali w mur. Jak można to wytłumaczyć? Były ćwiczone przez 3 dni, tak można wytłumaczyć. Bo wiedzieliśmy, że GKS bardzo dużo fauluje w tej strefie boiska, bo broni głęboko i po prostu zwróciliśmy na to uwagę, ćwiczyliśmy to na treningach. Natomiast dzisiaj nie zdało to w ogóle żadnego egzaminu. Wszystkie trafiały albo w mur, albo gdzieś tam w krzaki przysłowiowo. To samo było rzuty rożne, gdzieś tam rzuty wolne bezpośrednie, no tak jak mówię, no. Można było dzielić tutaj dzisiaj no, parę meczy. Sporo też żółtych kartek, to może być, to może źle skutkować w przyszłości, bo zawodnicy mogą być też wyeliminowani. No akurat ja tu mam zastrzeżenia do tych żółtych kartek, bo ja lubię jak jest gra dosyć agresywna i wydaje mi się, że sędzia się po aptekarsku gwizdał, po prostu dawał te kartki na lewo i na prawo. Wiadomo, że zespół Bełchatowa w momencie, kiedy wygrywał 2-0, gdzieś tam szukał tych fauli, dla mnie to były bardziej faule pod zabieranie czasu, taktyczne takie ustawiania, nie faule na kartki, ale niestety pan sędzia tutaj nas też kartkował i taki sobie kryterium przyjął i tak to rozdawał, no, nic na to nie poradzimy. Jak ten oceni wystawę napastników, bo w sumie trzech na boisku zobaczyliśmy, chyba żadnego strzału z pola karnego zmiany.
No tak, no dzisiaj zagrał pierwszy raz Maciek Górski, potem wszedł Damian Nowak, przyszliśmy na ustawienie 4-4-2 w drugiej połowie, potem jeszcze przeszliśmy na, w ogóle już nie było czego bronić, także jeszcze wszedł Dominik Sokół, który no de facto gdzieś tam miał jakieś zagrożenia, bo dał strzał z dystansu jeden, gdzie bramkarz tutaj bardzo dobrze wybronił, miał chyba na nim były ze 2-3 rzuty wolne. Natomiast ja nie chcę tu usprawiedliwić zawodników, ciężko się napastnikom gra w momencie, kiedy cały zespół broni gdzieś na 20 metrze, na 20 metrze, no i wtedy inni też zawodnicy muszą brać na siebie ciężar gry, czy to Leo jest, czy to gdzieś boki, czy boczni obrońcy, natomiast tego brakowało i ja to najbardziej jestem w ogóle sfrustrowany tym, że chyba żadnej głowy nie wygra się w polu kary. Faktycznie tyle co było dośrodkowań, tutaj Grolik i Magiera u trenera bardzo dobrze czyścili to wszystko i dziwne, że nawet jak wystawiliśmy trzech napastników, to do tej sytuacji nie mogliśmy dojść. Jeszcze się zapytać o plan przygotowań do kolejnego spotkania. No, w sumie mamy plan przygotowany na jutro, gdzieś tam ustalony, natomiast jutro podejmiemy decyzję, ile tych treningów będzie, jak będziemy trenowali, ile wolnego, także na razie musimy ochłonąć po tym 0-3, chociaż z drugiej strony jak przegrać, to taka lekcja też się czasami przydaje, bo 6 punktów w pierwszych dwóch meczach na Beniaminka, to wszystko oczywiście dla już euforia była, tak, jedziemy po zwycięstwo i tak dalej. Dzisiaj dostaliśmy srogą lekcję i myślę, że powinniśmy z niej wyciągnąć wnioski na przyszłość. Ale już nie mówię o meczach u siebie, bo tylko o meczach na wyjeździe. Musimy przede wszystkim coś zrobić w tych meczach na wyjeździe, bo kiedyś to na konferencji powiedziałem rok temu, tak, że to są dwa jakby inne zespoły, tak, u siebie i na wyjeździe. Nie wiem dlaczego piłkarze grając u siebie są pewni siebie, potrafią stwarzać sytuacje na wyjazdach, to wszystko idzie opornie. A może zmienimy taktykę, może będziemy grali inaczej, no muszę się nad tym zastanowić. Jeszcze ja mam pytanie do trenera Regina Nowrodnika, WKSN.pl. Panie trenerze, dzisiaj mecz wyglądał zupełnie odmiennie niż ten sprzed dwóch tygodni ze Stomilem, bo bardzo często to Radomiak był przy piłce. I teraz pytanie, czy tak ten mecz według pana miał wyglądać? Czyli przyjmujemy Radomiaka na swojej połowie i gramy z kontry? Czy miała być jednak gra na utrzymanie się przy piłce i stwarzanie częściej sytuacji z pozycyjnego ataku? Może jeszcze dodam akurat, bo też podobne pytanie, czy nie uważa pan, że zbyt mocno cofnęliście się w drugiej połowie, bo to się mogło źle skończyć? Na szczęście się nie skończyło, natomiast gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Akurat jeśli chodzi o Stomil Olsztyn, on dał nam pole do gry, częściej byliśmy przy piłce, natomiast jeśli chodzi o zespół Radomiaka, zespół, który ma taki styl dominujący, ma w swoich szeregach zawodników, którzy są do tego predysponowani, więc wiedzieliśmy dzisiaj, że zdecydowanie częściej będziemy bez piłki. Natomiast zabiegaliśmy o to, że jeżeli już tą piłkę będziemy mieli, potrzebowaliśmy tutaj więcej jakości niż w meczu ostatnim. Potrzebowaliśmy utrzymania, potrzebowaliśmy konkretów i dzisiaj te konkrety były w postaci trzech bramek. Dużo pracowaliście w ostatnim tygodniu nad skutecznością, na treningach? Nad wykańczaniem akcji? Praktycznie w każdej sesji treningowej dla zawodników ofensywnych jest możliwość finalizowania akcji. Nie skupialiśmy się na tym jakoś szczególnie, specjalnie, tak jak mówię, w każdej jednostce praktycznie treningowej jest akcent finalizacji. Czy są jeszcze pytania do trenerów? Dziękuję serdecznie. Dziękuję ślicznie.